Analiza rynku kryptowalut, czyli czego możemy spodziewać się w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach, potencjalne scenariusze zarówno wzrostowe, jak i spadkowe. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z zarabianiem oraz edukacją na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale zobaczymy sobie, jak wygląda aktualna sytuacja na rynku Bitcoina i Ethereum. Powiem Wam, co ja widzę na wykresie, czyli scenariusze zarówno wzrostowe, jak i spadkowe dla Bitka i ETH. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Nie zapomnij przybić dzwona, zostawić łapki w górę i lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do analizy Bitcoina i Ethereum, w wczorajszym materiale pokazywałem Wam podsumowanie tygodnia możliwości, jakie daje forum edukacyjne o kryptowalutach, czyli gotowe sygnały na wzrosty i spadki kryptowalut, zarówno Bitcoina, jak i altcoinów, i ten materiał zostanie podlinkowany na koniec tego filmu. Znajdziecie również to podsumowanie na mojej stronie łukaszpachowski.pl. Tutaj w zakładkach, tutaj możecie znaleźć podsumowania zarówno października, jak i listopada, jeżeli chodzi o sygnały od naszego tradera Marka. Tradera, którego strategii również możemy się nauczyć na forum, i tutaj właśnie w kolejnej zakładce znajdziecie informacje o produktach dostępnych na naszym forum, czyli kurs edukacyjny, jeżeli chodzi o pełną strategię, oraz gotowe sygnały na wzrosty i spadki kryptowalut. I tutaj robię właśnie podsumowania, pokazuję Wam, jak to wyglądało, pokazuję Wam skuteczność tych zagrywek i możecie to sobie zweryfikować. Widzicie każdą pozycję, jaka była dostępna dla użytkowników forum, także możecie wejść i zobaczyć sobie, jak to wyglądało w poprzednich tygodniach. Znajdziecie tutaj również skuteczność sygnałów, czyli materiały, które nagrywałem dla Was od marca, praktycznie co tydzień, gdzieś z małymi przerwami w wakacje, więc możecie to sobie zweryfikować i zobaczyć, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Dodatkowo mam dla Was rabat po kliknięciu właśnie w tą zakładkę. Przejście do tej zakładki, tutaj możecie przejść do tej strony, gdzie uzyskacie pełne informacje, i mam dla Was rabat w wysokości 18%. Jeżeli chcecie uzyskać ten rabat, w jaki sposób go uzyskać, napiszcie do mnie na Messengerze, maila czy na Instagramie, powiem Wam, co zrobić i w jaki sposób ten rabat dostać. Dodatkowo macie możliwość dołączenia do mojej prywatnej grupy. Ok, przejdźmy sobie do analizy Bitcoina i Ethereum. Właśnie otworzyła się świeczka 4-godzinna, nowa świeczka 4-godzinna, i widzieliśmy w pierwszych 45 minutach spadek ceny. Prawdopodobnie jest to fałszywe zejście, wybicie jakichś stopów, i widzimy, że teraz bitek idzie już w górę. Na moment, w którym nagrywam ten materiał, jest godzina 9:45, więc kiedy Wy zobaczycie ten film, prawdopodobnie już tutaj troszeczkę się pozmienia. Natomiast zaczniemy sobie od analizy Bitcoina, od tego, co wydarzyło się wcześniej. I tutaj zagrywaliśmy na spadki wraz z moimi partnerami, czyli osobami, które zarejestrowały się na forum z mojego linku. Tak jak wspomniałem, mam swoją grupę prywatną, gdzie dzielę się również swoimi zagrywkami. Zagrywaliśmy z poziomu 15400, co Wam pokazywałem właśnie w wczorajszym filmie, tak? W wczorajszym filmie moje zagrywki Smart Money, tutaj jest ta pozycja pokazana i widzimy tutaj zrealizowane TP3 do poziomu 14850, co było właśnie tutaj w tej strefie. Natomiast najważniejsze, jeżeli chodzi o analizę, to co teraz widzicie, czyli te zakresy i te zielone obszary, są to zielone obszary na potencjalne wzrosty według strategii, której możecie się nauczyć właśnie na naszym forum. I jak widzicie, tutaj odbicie było właśnie w tej strefie, czyli w zakresie korekty tej różowej. Idealne odbicie i cena poszybowała, właśnie wróciła, co ważne, do kolejnego poziomu, ale ten poziom już jest według mojej strategii smart money, czyli strategii opartej o manipulację, strategii, którą poruszają się banki i instytucje. Dlaczego tutaj cena podeszła? Ponieważ tutaj mieliśmy lokalną manipulację, przybliżę Wam, pokażę dlaczego manipulację, ponieważ mieliśmy lokalne utworzenie podwójnego szczytu, cena zeszła, dała nadzieję na to, że te spadki właśnie z tego poziomu będą. Widzimy mocny impuls w kolejnej świeczce i cena tutaj, zobaczcie, że powróciła z dokładnością co do kilkunastu dolarów, po to, aby tak zwane pozycje poświęcające kapitał zostały zamknięte, po czym mieliśmy lokalne spadki, czyli tutaj grubasy zagrywały najpierw na spadki, potem na wzrosty, później znowu na spadki, zamykając swoje pozycje. Oczywiście nie będę Wam teraz tłumaczył, jak wygląda moja strategia,
jak z niej korzystać, natomiast jest to element właśnie zamykania pozycji. Strategia, którą ja wziąłem na rynek kryptowalut sobie z rynków tradycyjnych, z rynku Forex i działa ona również tutaj bardzo, bardzo dobrze. Mieliśmy tutaj krótki spadek, można było tą pozycję zagrywać, natomiast ja w weekend zrobiłem sobie przerwę, przez co niestety kilka pozycji, fajnych pozycji mnie ominęło. No oprócz tego jednego spadku tutaj sobie zagraliśmy na Bitcoinie, akurat miałem taką możliwość, żeby dać taki mój pomysł na trade dla moich partnerów. Fajnie się to zrealizowało. Ok, czego możemy się spodziewać i co widzimy aktualnie na wykresie? Cena, która powróciła właśnie do tego obszaru, również widzicie tutaj lokalną linię trendu spadkowego utworzoną z dwóch wcześniejszych lokalnych szczytów, ostatniego szczytu, czyli topu plus niższego szczytu, mamy linię trendu, cena dochodzi do tego poziomu, lekko tą linię wybija, mamy lekkie zejście i widzimy, że przez ostatnie kilkanaście godzin była akumulacja właśnie w tym poziomie, cena się utrzymywała właśnie w tej przestrzeni. Mamy lokalne zejście, zobaczymy, czy cena wybije i wróci powyżej tej linii trendu. Jeżeli tak, to będziemy mieli potwierdzenie na kolejne wzrosty. Potencjalny obszar, do którego możemy zobaczyć wzrosty, to właśnie ta czerwona strefa, czyli okolice 16 670 dolarów, 16 200. Tutaj będę oczekiwał reakcji jakiejś spadkowej, być może stąd zaczniemy już spadać, być może stąd zobaczymy jakąś mocniejszą korektę. Natomiast jeżeli sobie zobaczymy, o ile cena spadła z ostatniego szczytu do ostatniego dołka, to jest to i tak spory spadek rzędu prawie ponad 10%, 1600 dolarów mieliśmy spadku, więc jak najbardziej można powiedzieć, że jest to dosyć spora korekta z perspektywy tych ostatnich wzrostów. Zmierzymy sobie również zniesienie Fibonacci'ego od tego ostatniego impulsu, to zobaczymy, że cena doszła do poziomu 61%, co było właśnie również w tej zielonej strefie. Więc można było sobie te pozycje ustawić właśnie na tym poziomie. Tutaj nie przestawiłem tych 61% ostatnio z tego impulsu, a jeszcze sobie zobaczmy, jak to wygląda od początku tego poziomu, gdzie cena tutaj dotarła. Jeżeli chodzi o Fibo, to widzimy, że doszła do 50%, jeszcze tutaj dołóżmy dokładnie i widzimy, że właśnie jest to 50% zniesienia Fibo, niemalże idealnie cena dochodzi do tego poziomu, widzimy, że mierząc cały ten impuls wzrostowy z poziomu 12700, gdzie to się rozpoczęło po tej krótkiej konsolidacji, cena dochodzi do 50 Fibo i odbija, robiąc nam kolejny niższy szczyt, ale zobaczymy, czy cena wybije i zrobi nam kolejny wyższy szczyt, wybijając poziom 16000 dolarów. Aktualnie, jeżeli chodzi o Bitcoina, to jest moja potencjalna strefa, gdzie możemy zobaczyć kolejną reakcję po wybiciu nowego szczytu, jeżeli taka sytuacja miałaby mieć miejsce. Dzisiaj może bardzo dużo się dziać na rynku, także uważajcie. Czekamy na otwarcie się Stanów. Zobaczymy, jak Stany zareagują na to, że Donald Trump przegrał wybory i Stany Zjednoczone będą miały nowego prezydenta. Także bardzo ważny dzień dla rynku. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Czekamy na kolejne poziomy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast kolejna strefa jest również bardzo ważna, ponieważ jest to zakres tej fioletowej korekty. Fioletowa korekta jest to korekta od marca, która nie została jeszcze wybita, nie została zanegowana i jak do tej pory chyba 5 czy 6-krotnie cena właśnie zatrzymywała się w tym obszarze, czyli poziomach wyznaczonych według strategii Mister Porady i zobaczymy, czy również będzie tak i tym razem. Rysując sobie linię trendu od ostatniego dołka, kiedy zaczęliśmy po ostatniej korekcie, od ostatniego dołka widzimy, że cena właśnie tutaj doszła nam niemalże idealnie do tej linii trendu. Oczywiście linię trendu można w różny sposób poprowadzić, jednak ten trend dalej jest, ma tutaj mocno wzrostowe. Jeszcze kilka linii trendu poprowadzonych tutaj od samego dołu, od 9700 dolarów, więc kilka poziomów jeszcze jest do przebicia, aby rozpocząć jakieś mocniejsze spadki. Więc jeżeli chodzi o lokalną sytuację, dalej ta strefa trzyma nas
na wzrosty, mamy lokalną linię trendu wzrostowego, lokalną linię trendu spadkowego i należy obserwować, co będzie się działo. Natomiast tutaj w tej strefie 13400, 14000 mamy strefę na wzrosty. Jeżeli zobaczymy mocne spadki gdzieś w tej strefie, powinniśmy zobaczyć jakąś reakcję, jakąś korektę i kolejne potencjalne wzrosty, przynajmniej lokalne, ewentualnie zejście do tych poziomów i kontynuacja wzrostów. Ale tak jak mówię, ważne, aby zobaczyć, jak zareagują rynki finansowe, rynki tradycyjne, ponieważ jeżeli będzie panika na rynku, to również będzie panika na rynku kryptowalut. Przejdźmy sobie do analizy Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj również były fajne spadki i również bardzo ładna reakcja w strefie wyznaczonej zasięgu korekty według strategii Mister Porady. I widzimy, że cena również odbiła się tutaj od linii trendu utworzonej właśnie z ostatniego dołka przed tymi wzrostami, ale przede wszystkim właśnie została zaksięgowana ta strefa tutaj lokalna na wzrosty według tej korekty i piękne odbicie, podejście do ceny, uzupełnienie imbalansu przede wszystkim na tym poziomie. Pierwsza reakcja, czyli dojście, uzupełnienie imbalansu z interwału jednogodzinnego. Kolejna korekta w tym mniejszym ruchu wzrostowym, teraz została ona zanegowana, natomiast widzimy, że cena znowu zeszła do linii trendu, zamknęła się na tym poziomie, otworzyła się kolejna świeczka i widzimy, w tym momencie tworzy nam się kolejna świeczka wzrostowa. Zobaczymy, jak ta świeczka się zamknie. Tą strefę mogę już sobie tutaj skasować, natomiast widzieliśmy fajną reakcję. Można było tutaj dwukrotnie zagrywać krótkie longi na tej pozycji. Widzimy, że cena również, podobnie jak na Bitcoinie, doszła do linii trendu lokalnej spadkowej. Krótko ją przebiła, teraz zeszła poniżej. Zobaczymy, czy cena wróci. Jeżeli wróci, będziemy mieli potwierdzenie na kolejne ewentualne wzrosty. Z interwału 4-godzinnego możemy zobaczyć, że utworzył nam się tutaj fajny kanał wzrostowy. Widzimy, mamy linię trendu, mamy górną bandę. Cena dochodzi równo do tego szczytu, który mieliśmy wcześniej przed tymi tutaj spadkami i tworzy nam kanał wzrostowy. Zobaczymy, jak będzie się poruszać. Mieliśmy trzy odbicia od dolnej bandy, prawdopodobnie czwarte. Najczęściej jest tak, że czwarte jest to wybicie, odbicie od tej bandy, ewentualne mocne przebicie i wtedy rozpoczęcie spadków. Więc warto tą linię trendu sobie zaznaczyć i obserwować, jeżeli chodzi o Ethereum, czyli właśnie tak wygląda ten kanał tutaj wzrostowy. Tutaj będę szukał reakcji na poziomie 498, jest to pewnie gdzieś poziom wyznaczony z poprzednich szczytów. Tutaj akurat na giełdzie Bybit tego wykresu wstecz aż tak daleko nie ma, więc trzeba zobaczyć sobie to na innych giełdach, co to było. Natomiast z tego, co pamiętam, był to jakiś poziom imbalansu lub manipulacji w okolicach 500 dolarów. Aktualnie czekamy na powrót, widzimy, że tutaj mieliśmy konsolidację na kilku świeczkach 4-godzinnych. Właśnie w tym obszarze 450-460, jeżeli cena tutaj wróci, to gdzieś w tej strefie później będzie fajne wejście na wzrosty, ponieważ można będzie to potraktować jako lokalna manipulacja, wybicie stopów i jeżeli cena tutaj wróci, zrobi kolejny szczyt, będziemy mieli na to potwierdzenie, więc ja na pewno będę tą strefę obserwował i w środę prawdopodobnie Wam o tym powiem. Zobaczymy, jak to rynek tutaj zareaguje, jak się rynek wyrysuje. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Jeżeli była tu dla Ciebie wartość, pamiętaj, aby subskrybować kanał, zostaw komentarz pod tym materiałem, zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie już w środę. Jeżeli interesuje Cię możliwość zarabiania w internecie na rynku kryptowalut, korzystanie z gotowych sygnałów na wzrosty i spadki już podczas Twojej edukacji, czyli możliwość zarabiania, kiedy się edukujesz, wbijaj na moją stronę, wbijaj do zakładki, gdzie znajdziesz wszelkie informacje, czyli szczegóły o naszych produktach, jak zacząć. Pamiętaj, aby napisać do mnie po rabat i widzimy się już w środku. Także do zobaczenia, do usłyszenia, miłego tygodnia Wam, że niech Bitcoin będzie z Wami. Dzień.